Ja generalnie rzecz biorąc jestem narzędziem w rękach mojego klienta. Mam ukształtować konkretne narzędzie, które on wykorzysta gdzieś tam na akurat w tym przypadku na planie zdjęciowym i będzie zadowolony, dlatego że otrzyma w swoje ręce coś, co fajnie wygląda, ma określone funkcje i jest w stanie z tego skorzystać profesjonalnie, donosząc swojemu klientowi piękny obrazek, czyli tą wartość, którą ja staram się wsadzić w ręce swojego potencjalnego klienta. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się dziwnie, bo ja z filmówką nie miałem zupełnie nic wspólnego. Pomysł, żeby zacząć realizować tego typu projekty, był głównie spowodowany tym, że jeżeli czegoś nie ma, to ja to muszę zbudować. I to jest takie trochę schorzenie. Najprawdopodobniej na jakimś tam etapie będzie mi bardziej przeszkadzało jeszcze w życiu, ale na razie przynosi raczej kołacze, więc jest chyba dobrze. Na dzień dzisiejszy tak wyglądają nasze urządzenia. Później zobaczymy, jak wyglądało wcześniej i to jest bardzo ważny etap, kiedy wszystko, co robimy, robimy w garażu i to są produkty, które powinny zaliczyć wizytę u mojego poprzednika na bardzo wczesnym etapie. Ja przeszedłem dużo cięższą i trudniejszą ścieżkę życia. Tak wyglądają teraz, za chwilkę sobie zobaczymy, pamiętajmy. Gimbal. Co to jest gimbal? 30 sekund, będziecie wiedzieć praktycznie tyle, co nic, sprawdzicie później na YouTubie. To są takie urządzenia, stabilizatory do kamer, gdzie wsadzacie kamerę, możecie biegać z urządzeniem. Jeżeli lataliście dronami, macie drony, to tam też są gimbale zastosowane. Zazwyczaj trzy silniczki elektryczne, sterowane za pomocą różnych sensorów, elektroniki, oprogramowania, które powoduje, że ten obrazek jest po prostu stabilny. Pierwsze urządzenia robiły tylko i wyłącznie to, teraz do tego dochodzą Bluetooth, radia dalekiego zasięgu, dodatkowa sensoryka, GPS, śledzenie celu, analiza obrazu, wykrywanie kokainy, do tego też dojdziemy za chwilę. Fajne. Super, no produkt, pięknie wygląda, klienci zadowoleni, wszyscy szczęśliwi. Ale zanim dotarliśmy do tego momentu, okazało się, że trzeba było znaleźć najpierw ludzi, którzy nam zaufają na tyle, żebyśmy my to zbudowali i dostarczyli to do klienta końcowego. Wydawało się to być bardzo proste, jednakże okazało się, że po pierwszym pozytywnym doświadczeniu, Kickstarter, fajny sukces, 1 000 000 złotych, klienci dostali produkty, są zadowoleni, o rany, wszystko działa prawie. Okazało się, że firma, która mieści się w garażu pod Warszawą w Józefowie, jest nieco za mała, żeby spełnić wymagania klienta z Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. To jest głównie z tego względu, że manufaktura wyglądająca w ten sposób, że spotykam się z kolegami, spędzamy praktycznie rzecz biorąc dnie i noce wewnątrz garażu, budując jakieś dziwne gizmosy, urządzenia, to nie jest firma, to jest hobby, tak usłyszałem. Na szczęście bardzo szybko venture capital, że tak powiem, trochę tutaj poruszył biczem i nauczył nas, jak należy patrzeć na cały ten cykl, który my chcemy realizować. Czyli robimy badania, robimy R&D, przechodzimy przez tą ścieżkę zdrowia, dostarczamy klientowi produkt, który został przetestowany na rynku, w jakiś sposób, mała skala, MVP, później robimy produkcję, a później musimy robić to cyklicznie. My dostarczamy tą wartość raz za razem. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby żyć z tantiemów, filmów, które zostały nakręcone na naszym sprzęcie. Chaotyczne początki, tak. W praktyce to tam była moja kanapa w domu, był także mój garaż, był kolega, który przyleciał z zagranicy, siedział razem ze mną po godzinach, robiliśmy ten sprzęt, poleciliśmy do Wielkiej Brytanii, do kolegi, gdzie mieszkaliśmy w jakimś dziwnym arabskim hotelu, bo trzeba było oszczędzić. No, dziwne początki, które bardzo szybko przeistoczyły się w sukces na Kickstarterze. Ludzie nam zaufali, co było gigantycznym szokiem. Spodziewaliśmy się, że sprzedamy kilkanaście urządzeń, które były diabelnie drogie jak na tamten okres czasu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ludzie przepłacili straszliwie. 2013 rok. To był dobry moment, dlatego że ja opublikowałem pierwszy filmik na Vimeo, jak biegam ze swoim psem w Józefowie, w momencie, kiedy dokładnie tego samego dnia Amerykanie prezentowali na największych targach amerykańskich swoje podobne urządzenie. Tylko że film już wtedy taki trochę fajniejszy, Michael Bay i takie sprawy, więc musieliśmy trochę nadrabiać przez lata. Tak więc fajnie, robimy hardware, tylko jak? Pierwsza reakcja. No super, zgłosimy się do ludzi mądrzejszych od nas. Okazało się, że nie wiem, gdzie takich szukać. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, bo to nie jest tak, że wpiszemy w Google'a i znajdziemy po prostu ekspertów, szczególnie w 2013 roku. Teraz jest trochę łatwiej, bo są takie miejsca jak tu. Więc przeszliśmy ścieżkę życia. Oszukali nas Chińczycy, przepłaciliśmy Chińczyków, Chińczycy dosyłali buble, do tego także dojdziemy.
I w praktyce uczyliśmy się w najdroższy możliwy sposób, czyli za własne pieniądze. Sprzedaliśmy ziemię, samochody, zainwestowaliśmy wszystko, co mieliśmy. Praktycznie rzecz biorąc, utopiliśmy wszystkie znajomości z przyjaciółmi, od których zapożyczyliśmy się i nie byliśmy w stanie oddawać pieniędzy, ale brnęliśmy w to dalej. Byliśmy pewni swego, że na pewno w przyszłym roku to będzie sukces. To było w 2013, przypominam, a jeszcze tego sukcesu nie ma. Trudny rozwój. Gdzieś po drodze nauczyliśmy się bardzo dużo, dużo życzliwych osób nam pomogło. Doszliśmy do trzeciej generacji produktu, Beasted Mini. Byliśmy na targach, byliśmy w Los Angeles, byliśmy w Vegas, w Nowym Jorku, w Atlancie, ludzie testowali nasz sprzęt, wszyscy zachwyceni, rany boskie, rączka jest wzorowana na kocie 1911. Tak, byliśmy w kontakcie z fabryką, braliśmy od nich bryły trójwymiarowe, drukowaliśmy, później robiliśmy to z drewna, to jest prawdziwy orzech. Aluminium, tak, wszystko do aluminium lotnicze, jest certyfikowane, jest fantastycznie wytrzymałe, CNC kujemy to u siebie, wszystko in-house. Piękne, cudo. Gdzie to mogę kupić? A na preorderach. A dlaczego jeszcze nie jest w sklepie? Tutaj tego nie poruszymy, bo gdzieś tam po drodze nam brakuje tam 2 czy 3 milionów, żeby zacząć taki cykl produkcyjny. No i tutaj Kickstarter już nie działa. Mimo wszystko, po drodze nasze gimbale, jeszcze kiedy była manufaktura, a nie produkcja, znalazły swoich nabywców i robiliśmy fajne rzeczy. To znaczy, my dostarczaliśmy narzędzie, byliśmy takim producentem młotka, który filmowiec brał i wbijał gwoździe takie jak Gwiezdne Wojny, Marsjanin, czy na przykład kręcił śluby gdzieś tam w Pruszkowie. Pieniądze. Bardzo szybko okazało się, że ich nie ma na rynku filmowym tyle, ile byśmy chcieli my oraz nasz venture capital, który nas backował. Bardzo szybko okazało się, że rynek związany z produktami profesjonalnymi dla profesjonalistów jest wielokrotnie większy. Jest dużo mniej seksowny, tak, owszem, kamery termowizyjne, które mają służyć do poszukiwań na przykład zbiegów z więzienia, to nie jest dokładnie to samo, co chwalenie się Marsjaninem przed wami, więc stanowczo wolałem zacząć od tej pierwszej części. Natomiast tutaj są pieniądze. To jest ogromny rynek, którego my w ogóle nie byliśmy świadomi. Przyszedł do nas człowiek na targach NAB, Vegas, Blichtr, wszędzie biegający ludzie, którzy znają Stevena Spielberga, wszyscy siebie wzajemnie po prostu klepią po plecach. Wspaniałe towarzystwo filmowców, ale niestety nie najlepszy rynek zbytu. Przyszedł do nas człowiek i zapytał się, czy chcemy zbudować stabilizator, który ma pływać na masowcach i na drobnicowcach i stabilizować antenę od telefonii komórkowej. Wydawało się to być tak abstrakcyjnie złe zlecenie, jakiego w życiu byśmy nie chcieli wziąć. Po pierwsze, mamy własny brand, budujemy sprzęt, który jest używany w Hollywood. Dlaczego my mamy budować stabilizator do cholernej anteny, którą ktoś chce sobie powiesić na statku? Błąd. Ludzie chcą robić bardzo dziwne rzeczy. Naszą rolą jako twórców hardware'u jest spełniać ich oczekiwania i dostarczać im wartość. W tym przypadku wartością jest ustabilizowana antena, bo oni oszczędzają miliony dolarów na wchodzenie do portu, kiedy mają kontakt z tym portem już z dystansu 40 mil morskich. Ja tego nie wiedziałem, natomiast wiedziałem, że Marsjanin to fajny film, oni potrzebują tam do scen z eksplozjami mieć stabilne ujęcia kamery, więc o to potrafiłem zadbać, ale trzeba było się szybko nauczyć, że ludzie przychodzą na nas z bardzo dziwnymi pomysłami, co mój przedmówca może potwierdzić. Fajne. Ale to nie jest sukces. To, że ludzie pokochali nasz sprzęt, wcale nie oznacza, że pieniądze płyną szerokim strumieniem. To głównie oznacza, że wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na fajny design, na marketing. Spędziliśmy zbyt dużo czasu stanowczo w Stanach, zamiast siedzieć w kraju i myśleć nad tym, jak przekuć po prostu te środki, które mieliśmy na koncie, na więcej środków na tym samym koncie. Więc pomimo tego, że produkt okazał się być dużym sukcesem, spółka nie osiągnęła sukcesu. Dlaczego? Po pierwsze, nie doszacowaliśmy generalnie wszystkiego. W dużym skrócie wydaliśmy wielokrotnie więcej niż kiedykolwiek planowaliśmy i cały czas to robimy. Różnica polega na tym, że jesteśmy teraz tego świadomi i nasza CFO wreszcie ma władzę ponad prezesem, żeby mówić zawsze, że będzie to 2 razy tyle, ile jest planowane. Tak jak kolega mówił przed chwilą, plus 50%, u nas już jest aktualnie zawsze plus 100%. Czyli ja idę do inżynierów, dyskutujemy, planujemy, mamy wyceny, mamy ogromne doświadczenie już w tej chwili, jak robić CNC, jak robić elektronikę, wszystko sami praktycznie prototypujemy. Koniec końców zawsze się kończy na CFO, która dodaje plus 100% i wtedy mamy do formatki pozycję. Długo do tego dochodziliśmy, niestety dochodziliśmy do tego kilka milionów złotych.
Dwa, niedoszacowanie czasu oraz wartości zespołu, którym dysponujemy i sterujemy. Owszem, mamy geniuszy, którzy pracują dla nas, to muszę przyznać, fantastyczny zespół, jednakże oni mają rodziny, w niektórych przypadkach inni wybierają lepszą ścieżkę życia, bo Samsung płaci lepiej. Trzeba mieć świadomość tego, że to są też tylko i wyłącznie ludzie, a nie roboty jeszcze. Więc w tym przypadku to jest znowu wina tych ludzi, którzy są na samej górze i znowu niedoszacowanie. Niedoszacowanie tego, że wszystko zajmie więcej czasu i świetnym przypadkiem jest nasza trzecia generacja urządzeń, którą wcześniej widzieliście, która miała mieć premierę jeszcze w zeszłym roku, a w tej chwili wysyłamy dopiero pierwsze dostawy. To jest lekko ręką kilkaset tysięcy złotych w cashflow, które gdzieś tam uciekło. Trzecia rzecz to jest na różnym etapie rozwoju projektu, hardware'u, czy jesteśmy na etapie pomysłu, prototypowania, czy później manufaktury, przechodzimy później na rzeczywistą produkcję, my cały czas w rzeczywistości potrzebujemy pomocy. Niezależnie jak czujemy się mocni w danej dziedzinie, jak mocny jest zespół w różnych dziedzinach, w rzeczywistości koniec końców napotykamy zasadniczą, główną przeszkodę w postaci braku doświadczenia wynikającego z jeszcze braku tego błędu, który by miał być przez nas wykonany. Niestety my wielokrotnie musieliśmy uczyć się na własnych błędach, a prawda jest taka, że jest mnóstwo ludzi, którzy mogą nam opowiedzieć swoją historię, widzieli już to i mogą przestrzec nas, żebyśmy nie popełnili tego typu błędów. I są to różni eksperci na różnych etapach. Część osób pyta się zazwyczaj na imprezach startupowych, no dobra, mam pomysł na hardware, to jak, zrobię sobie małe MVP w kraju, a później co? No i później skoczę sobie na Stany Zjednoczone i tam zacznę sprzedawać setki tysięcy egzemplarzy produktów i tak dalej. To jest ogromny błąd w zasadzie myślenia, dlatego że robienie MVP w kraju to nie ma być plan. To ma być konieczność, dlatego że jesteś w tym kraju i ewentualnie musisz to zrobić, bo nie stać ciebie na MVP w Stanach. Trzeba od początku myśleć globalnie. Jeżeli myślicie poważnie na temat hardware'u, całkowicie siebie nie ograniczajcie tym, że myślicie tylko i wyłącznie na temat Polski. To trzeba myśleć natychmiast o docelowym kliencie, o największym rynku zbytu, bo później okazuje się, że skali nie można zrobić, bo sufit jest zbyt nisko. I to jest kolejny nasz błąd, który my popełnialiśmy, długo się tego uczyliśmy. Produkt nigdy nie będzie gotowy. Programiści zawsze będą mieli nowe funkcje do dodania, elektronika będzie mogła być mniejsza, lepsza, szybsza, zużywająca mniej prądu, CNC można zoptymalizować, bo było tańsze, albo zmienimy w ogóle materiał, rzućmy to aluminium w cholerę, zróbmy to na kompozytach węglowych, przecież to zajmie tylko 18 miesięcy i 1,5 miliona złotych. Nie. Klient jest tu i teraz, on ma swoją bieżącą potrzebę, którą trzeba najnormalniej w świecie wykorzystać, dostarczyć mu określoną wartość. Nie należy czekać na tego klienta w przyszłości, tylko po prostu sprzedawać. Że to będzie półprodukt? Nasi klienci nie wiedzieli o tym, że sprzedajemy im półprodukty przez ostatnie 5 lat. Nam się wydawało, że dostarczamy im świetną wartość. Każda kolejna generacja naszych urządzeń pokazywała jednak, że ta wartość nie była pełnoprawna, tylko nam się tak wydawało. Sprzedaż i pójście go global. Tutaj nie ma w ogóle sensu zastanawiać się nad niczym. Czterokrotnie większa siła nabywcza Amerykanina. Jeżeli chcecie sprzedawać w Polsce z manufaktury urządzenia, które będziecie produkowali za bajońskie kwoty, nie znajdziecie klienta. Musicie natychmiast kierować swoją uwagę na drugą stronę świata i tam znajdziecie wariatów, którzy będą w stanie, po pierwsze macie ich więcej, po drugie mają większą moc nabywczą, po trzecie kochają Kickstartera, co jest też świetnym kierunkiem, żeby robić sobie MVP na prawidłowej wielkości środowiska testowego. I zasadniczo nie ma sensu myśleć o tym, żeby kierować swoją uwagę na jakikolwiek kraj, nawet w Unii Europejskiej. Jeżeli Amerykanie kupują, kupią to Brytyjczycy, Francuzi i reszta. Produkcja w Chinach była wspomniana wcześniej. Tu będzie bardzo krótko. Mocne i stanowcze nie, z odpowiednią ilustracją. Nie poznaję, to chyba nie jest pracownik. W każdym razie nie, stanowczo nie. Utopiliśmy morze pieniędzy, ale jest pewien etap, powyżej którego i tak nie macie wyjścia, i tak nie macie wyboru. Dotrzecie do takiego momentu, gdzie wasi kontrahenci będą już po prostu za mali, żeby móc wam dostarczyć odpowiednie rozwiązania. Będziecie musieli sięgnąć na zewnątrz, za granicę, zastanowić się uważnie, kto jest odpowiednim partnerem, kto zabezpieczy wasze lead time'y. W momencie, kiedy koparki kopały jako pętane,
dlatego że Bitcoin szedł w górę w ostatnim roku, my nie mogliśmy kupić enkoderów, takich czujników do silników, dlatego że nie było metali szlachetnych. Nikt nam o tym nie powiedział, nikt mnie tego nie nauczył na studiach. Żaden z moich adwajzorów nie był w stanie tej sytuacji przewidzieć. Więc trzeba naprawdę dobrze planować cały łańcuch, który ma doprowadzić odpowiednie komponenty z odpowiedniego miejsca na świecie w nasze ręce, żebyśmy mogli z tego zrobić produkt. Tylko pytanie, czy tym dostawcą ma być Chińczyk. Szczycimy się tym, że robimy 85% produkcji w kraju. Właściwie rzecz biorąc, po ostatniej wtopie z Chińczykami to będzie około 90%, to jest już nieaktualna wartość, bo niestety nie udało im się zrobić ostatniej serii pianek i będą robili to ludzie z Radomia. Okazało się, że w Radom 30% droższy pianka do zapakowania gimbala. Wiecie, to jest pianka. To nie jest elektronika, tam nie ma w środku 32-bitowych procesorów, to nie jest technologia rakietowa. Nie testowali tego w Los Angeles. To ma być pianka do zapakowania gimbala. Chińczykom udało się pomylić o 2 centymetry. Wysłali poprawioną wersję na własny koszt. Tym razem tylko o centymetr. Nadal się nie mieści do plastikowej walizki. Szczycimy się tym z jednego prostego względu. Mamy kontrolę nad całym procesem. Jeżeli jest wtopa w Radomiu, wsiadam w samochód, jadę, załatwiam temat. Jeżeli jest wtopa w Niemczech i trzeba załatwić sprawę z aluminium, jadę i rozmawiam bezpośrednio z człowiekiem, który zna język angielski, w stopniu podobnym do mojego, czyli wystarczającym do komunikacji, mam nadzieję, i rozwiązuję problem siedząc na miejscu na kawie, bez latania na drugi koniec świata, szukając fabryki w Shenzhen. Nie róbcie hardware'u. Jeżeli się jeszcze na tym zastanawiacie, nie idźcie moją ścieżką, jest straszna i wtopicie mnóstwo pieniędzy swoich, a także i waszego venture capitala, nie daj Boże jeszcze business angeli i będziecie musieli się naprawdę tłumaczyć tak jak ja połowę tygodnia. Koniec końców fajnie to wygląda na zewnątrz, ale to jest bardzo słaba ścieżka. Jest niesamowicie trudne. Nie przewidzicie, nie jesteście w stanie przewidzieć nawet problemów, które napotkacie, a w praktyce napotkacie ich abstrakcyjnie dużą ilość. Robienie software jest bajecznie łatwe w porównaniu do robienia hardware, który ma w środku software. Jeżeli już jesteście wariatami, którzy muszą się skupić na robieniu jakichś gizmosów, które uratują naszą rzeczywistość, nasz świat i spowodują, że chociażby, nie wiem, branża pornograficzna będzie dużo ciekawsza niż jest teraz, konsultanci to jest podstawa. Mądrzejsi ludzie od was. Ja się długo uczyłem, myślałem, że jestem najmądrzejszy. Wreszcie w tej chwili jestem głównie w firmie i na zewnątrz przez adwajzorów otoczony dużo mądrzejszymi ludźmi od siebie. Słucham uważnie. Zajęło mi to 5 lat, żeby się nauczyć, że ja mam być głupkiem w pomieszczeniu. To oni mają być tymi inteligentnymi ludźmi, którzy już przeszli tą ścieżkę życia. Ja mam się uczyć szybciej. Mam nie podejmować złych decyzji. Doświadczeni koledzy, to jest druga część. Aczkolwiek tutaj muszę od razu wszystkich ostrzec, że na polskim rynku startupowym na palcach jednej ręki mogę wyliczyć osoby, które naprawdę zjadły zęby na hardware'ze i tutaj na sali jest jeszcze jedna osoba, którą znam, która już zjadła zęby na hardware'ze i muszę powiedzieć, że jest niesamowicie ciężko dotrzeć do tych ludzi. Dużo łatwiej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Szanujcie swoich venture capitali i business angeli. Jeżeli bierzecie pieniądze, weźcie razem z nimi wiedzę. Najlepiej, żeby Business Angel już miał za sobą projekt, który wylądował na Kickstarterze, wtopił i utopił jego pieniądze. Tak, żeby on przyniósł do was tą wiedzę, o której się nie mówi, nie czyta się zazwyczaj w internecie, tylko chcielibyście tak naprawdę, żeby ktoś was przestrzegł, zanim utopicie swoją kampanię na przykład na Kiku. To będą dwa punkty połączone teraz. Formatka budżetowa, niby prosta rzecz, Excel, co on może mieć wspólnego tak naprawdę z robieniem hardware'u, jest niesamowicie ważne. Tylko i wyłącznie, kiedy macie rozsądnego CFO w zespole. Dlatego, że CFO musi rozumieć procesy, które zachodzą na hali produkcyjnej, w trakcie prototypowania, musi umieć połączyć te obydwa światy. To jest niesamowicie trudne i wymagające zadanie. I tutaj niestety, ja zbudowałem swoje doświadczenie na porażkach i mam nadzieję, że kiedyś zaprowadzi mnie ono do sukcesu, aczkolwiek jest to bardzo bolesna droga, dlatego jej bardzo szczerze nie polecam. Wolę, żebyście się nauczyli od tych, którzy już popełniali błędy, ale to jest temat na znowu na długie godziny. Kolejny projekt jest łatwy. W tej chwili w ramach wyżycia się troszeczkę kreatywnego robię grę planszową. Z elektroniką w środku, Bluetoothem, NFC, potrafi czytać karty, komunikuje się przez smartfona z metagrą na poziomie dużo wyższym. I wiecie co?
ten projekt jest bajecznie łatwy. Dlatego, że spędziłem 5 lat wtapiając mnóstwo pieniędzy i robiąc gigantyczne porażki i błędy w trakcie swojej ścieżki i nauki, jak nie robić hardware'u, tak jak mówi mój przedmówca. Więc ten projekt jest bajecznie łatwy. Niestety, jestem na tyle inteligentnym człowiekiem, że wiem o tym, że wypluję te słowa za jakieś 12 do 18 miesięcy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, po lewej stronie ACR Systems, gimbale, możecie zobaczyć fajne filmiki, czyli to część, którą się zwyczaj chwalimy, że Warany, Bahamy, LA, kręcimy filmy ze znanymi filmowcami. Po prawej stronie BH Colonies, czyli planszówki. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chętnie odpowiem. Max Salamonowicz. Twardziel, który przeżył. Jak znajduję doradców? Powiem tak. Pierwszym był Borys Musielak, to muszę wspomnieć, dlatego że od tego zaczęło się Podaj Dalej, o którym też muszę wspomnieć. Borys Musielak, który założył Reaktora, który pomógł mi na bardzo wczesnym etapie, powiedział mi, że mam startup, bo nie wiedziałem. To była firma, która bardzo szybko rosła i nie miałem świadomości, że startupy istnieją. Gdzieś tam coś tam czytałem, ale to pewnie nie, a to San Francisco. Ja mam tylko garaż. I stamtąd się zaczęło. Reaktor Warsaw wspomógł, pokazał mi, że jest całe środowisko ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez świat i los, tak jak ja, czyli są startuperami i zaczęli sobie wzajemnie pomagać. Później się okazało, że jest takie coś jak Google Campus, później się okazało, że w Poznaniu jest jeszcze kilka dodatkowych środowisk. W międzyczasie zostałem przedstawiony Venture Capitalowi i koło ruszyło. Nagle zacząłem być rozpoznawalny pośród ludzi z branży, którzy pokazywali, patrzcie, to jest ekspert od hardware'u. A dzięki temu ja znajdowałem ekspertów od hardware'u. Tą antenę olaliście, tak? Jeszcze raz proszę? Tą antenę dla okrętów. Jeszcze nie, ten projekt trwa. Okej, to zróbcie ten. Robimy kilka zwariowanych projektów. Nie skończyłem mówić o kokainie, ale to jest też ciekawy temat, może już poza anteną. Czy pytania? Tak z ciekawości, może mówiłeś o tym, ale pewnie przegapiłem. Powiedz mi, czy w początkach, jak robiliście pierwsze prototypy, czy inwestowaliście w park maszynowy? To znaczy macie swoje CNC, frezarki, dokarki i tak dalej? I czy teraz też macie? Czy jakby puszczacie to na zewnątrz? Mieliśmy, ale nie ma to głębszego sensu, dlatego że posiadanie wszystkiego jest niemożliwe. Mieliśmy romans z DMG Morisseiki, 1,5 miliona złotych, żeby stawiać maszynę CNC. To jest lekkie szaleństwo, szczególnie, że teraz uciekamy we wtryski. Lepiej się stanowczo lewarować dobrymi partnerami. Wolę mieć stanowczo eksperta, partnera, który potrafi obsłużyć, zaprogramować maszynę CNC i zna wszystkie triki, uchwyty, niźli, musieć trzymać to u siebie w zespole. Ja mam maszynę do prototypowania, to mi wystarcza. No właśnie, ale czy są w tej chwili w Polsce firmy, które faktycznie z parkiem maszynowym, które mogą wspierać startupowców, którzy przychodzą z jakimś pomysłem na zrobienie pierwszych prototypów? Bo z moich doświadczeń to zawsze była największa bariera, ponieważ jak nie miałeś jakiejś skali, to nikt nie chciał, pan tak zwany ziutek nie chciał z tobą rozmawiać, no bo on ma obłożenie na maszyny i robienie czegoś pojedynczego nie jest dla niego jakimś interesem. Niektóre części naszych gimbali wykonane z PA9, takie trochę twardsze aluminium, są cięte dokładnie na tych samych maszynach, w tym samym zakładzie, który tnie łopatki do turbin silników odrzutowych. Jak to załatwiłeś w takim razie, bo wiem, że to jest trudne. Ukradłem odpowiedniego człowieka z odpowiedniej firmy, który już tam robił. Kupiłem sobie inżyniera produkcji.